Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwólcie ukochać się Bogu przedstawia Święty Jan Boży. Odcinek 9. Bóg prowadzi. Wracając z kościoła, przechodził Jan przez plac, który nazywa się Placem Rybackim. Na jednym domu zauważył dziwną wywieszczkę. Dom do wynajęcia. Radość rozparła mu serce. Bóg wysłuchał wreszcie jego próśb. Sam spieszył z pomocą. Wszedł uszczęśliwiony do wnętrza, obejrzał go dokładnie i uznał za całkowicie stosowny do swego dzieła. Zawarł więc z miejsca kontrakt, choć nie miał grosza przy duszy. Od czegoż jednak ufność w Bogu? Nie taił przed właścicielem swego położenia finansowego, lecz zobowiązał się wpłacić pierwszą ratę w czynszu w umówionym dniu. Gospodarz nie dowierzał, suma była znaczna, a wygląd Jana nie pozwalał żywić wielkich nadziei co do jego funduszów. Ponieważ jednak wyznaczony termin spłaty był niedaleki, więc nic nie tracił. Słyszał przy tym już niejedno o tym nadzwyczajnym człowieku, więc przystał. Nie upłynęło wiele dni, a Jan był już w posiadaniu potrzebnej sumy. Kilka zaledwie osób ją złożyło, lecz datki były hojne, wynajął więc dom. Stał się on fundamentem przyszłego jego szpitala, kolebką zakonu, co z miłością świętego swego założyciela ruszy wkrótce w świat, by ocierać łzy płaczących, koić nieludzką dolę i głosić wszędzie wielką, niespożytą potęgę miłości chrześcijańskiej. Ten jego szpital stał się dlań odtąd świątynią, a jego chorzy świętymi niejako przedmiotami, pośród których Bogu służył, do Boga się modlił, Bogu dziękował i nieustanną z siebie składał ofiarę. Było to pamiętnego dnia 8 listopada 1540 roku. Święty liczył wówczas 45 rok życia. 10 już tylko lat pozostało mu na ziemi do końca. W tych 10 latach dokona wszystkiego, na co się przez tak długi okres przygotowywał. Nie wiadomo, co w nim więcej podziwiać, czy jego wytrwałość, z jaką szukał swego powołania i oczekiwał godziny wezwania pańskiego, czy też gorliwość, z jaką rzucił się do dzieła, gdy Bóg przemówił. Odtąd już wspinać się będzie na wyżę, na który charakterystyczna jego cnota zajaśnieje blaskiem niespotykanym. Z czasem znajdą się jego naśladowcy. Wielkie, czcigodne postacie Wincenty a Paulo, Jan Bosko, brat Albert i inni. Ale jemu należy się ta chwała, iż pierwszy dojrzał zasadniczą bolączkę czasów nowożytnych i coraz szersze zataczającą kręgi niedolę ludzi. I pierwszy usiłował podtrzymać wzbierające jej fale. Nie dokonał tego w całości, ale też nie jego było to winą i nie jego zadaniem. Zasługą jego niezaprzeczoną i wiekopomną pozostanie na zawsze to, że bohaterską ofiarę swego życia i heroiczną miłością chrześcijańską wskazał drogę do usunięcia tej wielkiej bolączki czasu i przykładem swym porwał za sobą wiele szlachetnych serc i dusz. Stąd, mimo odległości, od naszych wieków stał się nam dziwnie bliski i jakby na nasze czasy, jakby nasz. Pierwszy własny szpital. Dom został wynajęty, lecz zioną pustką. Brak było najpotrzebniejszych sprzętów.
Ponieważ jednak ofiarność społeczeństwa nie ustawała, sam tylko kapelan królewskiej kaplicy złożył 312 realów. Mógł więc za tę sumę nabyć potrzebne sprzęty i zaprowadzić inne urządzenia domowe. Najpierw postarał się o łóżka. Było ich od początku 46. Składały się wprawdzie na razie z roguszki, dwóch ciepłych koców i jednej poduszki. Nad każdym widniał na ścianie prosty drewniany krzyż. Ponadto zaopatrzył dom w potrzebne narzędzia i inne niezbędne sprzęty. Początek był zrobiony. Uszczęśliwiony Jan wyruszył z rozradowaną duszą w zaułki ulic do dobrze sobie znanych biedaków. Chorych nie brakowało. Zbierał ich po ulicach, gdzie wypraszali sobie grosz żebraczy, usiłując wzruszyć przechodniów okropnymi swymi ranami, które odsłaniali na widok publiczny. Tych, co iść nie mogli, brał na plecy. Wystarczyło, że był ktoś schorowany i cierpiący, a już zyskiwał w osobie Jana najlepszego ojca i przyjaciela. Brał bez wyjątku wszystkich i nie było takiej choroby, jakkolwiek by wstrętnej i odrażającej, którą by pomijał. Miłość Jana była tak żarliwa, szlachetna i niestrudzona, iż największym jego życzeniem było umieścić w swym szpitalu wszystkich chorych i ubogich i wszystkich ich osobiście pielęgnować. Nie dało się to jednak uskutecznić, gdyż przekraczało ludzkie możliwości. Dlatego ograniczyć się musiał do wyboru najnieszczęśliwszych i najbardziej potrzebujących pomocy. Nie zapominał jednak i o tych, których nie mógł przygarnąć. Wychodził jak zazwyczaj na ulice i place publiczne, niósł im zapomogi. Obdzielał czym mógł, opatrywał rany i pocieszał obietnicą niezwłocznego przyjęcia, gdy tylko znajdzie się miejsce. Jeśli jakiś chory umarł, zanim zdołał mu pospieszyć z pomocą, poczytywał to sobie za niepowetowaną stratę. W wypadkach zaraźliwych chorób przedsiębrał większe środki ostrożności, by innych nie zarazić. O siebie oczywiście nie dbał. Nikt inny nie miał do nich przystępu, tylko on sam. Był lekarzem, pielęgniarzem, służącym. Ta rozrzutność jego dobroci nie będzie się wkrótce niektórym podobała. Nawet miejscowy jego spowiednik zgani go za to, że brał bez wyjątku wszystkich, również kobiety. Skargi pójdą wnet do miejscowego biskupa, ale Jan odniesie się jak zawsze w takich wypadkach do swego ukochanego ojca, a do udzielonych mu przezeń wskazówek dostosuje się w całej ich rozciągłości. Na początek wybierał tylko takich chorych, co sami iść nie mogli. Brał ich na barki i zanosił do szpitalika, jak ptaszę, co znosi się do gniazda wypadłe z niego pisklęta. A potem już nie wybierał. Brał po kolei, jak ów ewangeliczny człowiek, co wezwał gości na ucztę. Gdziekolwiek dosłyszał jakieś jęki, w piwnicach domostw czy pod krużgankami pałaców, zdało mu się, że głos to Boży nań woła. Wchodził, wkładał biedaka na plecy i dźwigał do domu. Był uszczęśliwiony. Słońce miał w duszy i słońce na obliczu. Były to najszczęśliwsze dni jego życia, a z nim radowała się cała Grenada. Patrzyła zdumiona na tego człowieka, co sam ubogi, jak nędzarz odziany, stał się nagle właścicielem domu, ojcem i opiekunem ubogich. To chwytało za serce. Działało na tłumy, jednało życzliwość, a dzieło rosło z dnia na dzień. Na początek
Brakowało jeszcze niejednej rzeczy, ponieważ nie mógł od razu wszystkiego chorym dostarczyć i wszystkich ran ich uleczyć. Dlatego zabiegał na pierwszym miejscu o zdrowie ich dusz. Dziękujcie Bogu, bracia moi, że pozostawił wam jeszcze czas do poprawienia się z waszych grzechów, mawiał do nich. Najpierw trzeba duszę uleczyć, bo kto ją posiada zdrową, temu Bóg uzdrowi i ciało. Każdy niech wykryje w swym wnętrzu liczbę i złość tych grzechów, które popełnił. Spotkacie się najpierw z odwiedzinami tego lekarza dusz, który wyleczy wszystkie tego rodzaju rany, a potem bądźcie pewni, że nie zabraknie wam z dobroci Bożej środków do wyzdrowienia waszego ciała. Postara się on zaspokoić wszystkie wasze potrzeby, co też zawsze czyni tym, którzy pełnią wiernie swoje obowiązki względem Niego. To był pierwszy objaw troskliwości Jana o chorych, a posiadał jakąś dziwną pod tym względem intuicję. Wiedział od razu, któremu z jego chorych była spowiedź najpotrzebniejsza, a oni patrząc na jego dobroć nie ociągali się. Każdy bywał pociągnięty od razu kojącą i Bożą atmosferą domu. Jakże tu było trwać w grzechach, gdy każdy objaw miłości sługi Bożego mówił im o dobroci Boga. Niekiedy jednak spotykał się ze sprzeciwem. Propozycje jego wywoływały złość lub śmiech pusty, szyderczy. Nie nalegał wówczas, ale troskliwość swoją podwajał. Baczył pilnie, by niczego takiemu nie brakło. Z jakąś anielską cierpliwością spełniał wszystkie jego życzenia i w końcu odnosił zwycięstwo. Serca, co opierały się wymowie jego wiary, zdobywał porywającymi dowodami swojej miłości. Spieszył wówczas po kapłana, rozradowany z pozyskania nowej duszy niebu. Drugą zasadniczą jego troską był po udzieleniu opieki duchowej stanowiła sprawa wyżywienia i utrzymania chorych. Bywało z tym początkowo trudniej niż sam przypuszczał. Nie miał bowiem nic prócz przeogromnej swojej miłości, a zaraz pierwszego dnia trzeba było zaopatrzyć i wyżywić kilkadziesiąt osób. Posiadał jednak w wysokim stopniu rozwinięty zmysł praktyczny. Kilka dni mu wystarczyło, by opanować sytuację. Postawił przede wszystkim na wysokim poziomie sprawę pielęgnacji chorych. Zaprowadził wzorowy porządek, sam go strzegł i pilnował. Każdy nowo przybyły szedł najpierw do kąpieli. Mniej zaniedbanemu umywał nogi z wielkim jakimś pietyzmem, naśladując w tym swego mistrza, a po umyciu całował je ze czcią i głęboką pokorą. Z kolei zanosił go do przygotowanego dlań łóżka. Lżej chorych sam opatrywał, tych zwłaszcza, co mieli rany zewnętrzne, a jego nabyte w wojsku wiadomości sanitarne i praktyka po różnych już szpitalach oddawała mu nieocenioną usługę. Do ciężej chorych sprowadzał zawsze jakiegoś litościwego lekarza. Umiał już do niego tak przemówić, że ten spieszył niezwłocznie i na odchodnym pozostawiał jeszcze hojną jałmużnę. Kiedyś będzie miał stałego ordynatora, aptekarza, stałego kapelana swego szpitala. Będzie nim ojciec Portillo z klasztoru San Geronimo, franciszkanin. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.